chciałabym bardzo serdecznie Państwa powitać i podziękować za obecność na tym fajnym wydarzeniu. Chciałabym też bardzo serdecznie podziękować naszym gościom, którzy wyrazili chęć pełni na roli moderatorów podczas dzisiejszej debaty. I mam przyjemność przedstawić doktora Andrzeja Kosera z Instytutu Filozofii naszego Uniwersytetu. I doktora Piotra Wasylka, który występuje dzisiaj z nami na Stowarzyszenia Laboratorium Innowacji Społecznych. Dzisiejszy panel zorganizowaliśmy w ramach podsumowania trwającej do 15 marca wystawy Święta Wojna, którą mają Państwo okazję oglądać. Wystawa autorstwa Wojtka Wilczyka, który jest jednym z najważniejszych dokumentalistów Polski. Angażuje się tutaj społecznie bardzo. Ta wystawa, którą mają Państwo przyjemność oglądać, wzbudziła sporo kontrowersji i sporo pytań, na które mam nadzieję odpowiemy podczas dzisiejszej debaty. Także tak ze spraw logistycznych jeszcze. Debata będzie polegała na tym, że moderatorzy zaczną od krótkiego wprowadzenia i od krótkiego wyrażenia swojej opinii. Natomiast później zachęcam wszystkich Państwa do zabrania głosu i ponieważ jest nas trochę sporo i sala jest duża, to chciałabym, żeby korzystali Państwo z mikrofonu. Także jeżeli ktoś będzie chciał się wypowiedzieć, to proszę o zgłoszenie i wyrażenie swojej opinii. Dziękuję serdecznie i przekazuję głos moderatorom. Proszę Państwa, jestem dobrze słyszany? Tak. Jak najbardziej. Mogę sobie jeszcze, po pierwsze, dziękujemy za zaproszenie. Po drugie, wierzymy, że to zaufanie, które tam w nas położono, że jesteśmy w stanie mu sprostać. Trzecia rzecz. Tak naprawdę to my nieustannie ze sobą współpracujemy, a tutaj w gronie tych osób, które przyszły i się pojawiły, tak jak patrzę na twarze, to w większości mamy do czynienia z naszymi studentami, więc tym bardziej miło. Wystawa Wojciecha Wilczyka uświadamia mi jedną rzecz, że stykam się przy okazji oglądania tych fotografii, przy okazji oglądania całego albumu, który jest zdecydowanie sugestywniejszy aniżeli to, co możemy tutaj obejrzeć, z pewnym wymiarem rzeczywistości, który towarzyszy naszemu życiu. Mijamy murale, grafiki, ale problem jest nieco bardziej złożony. Problem dotyczy pewnego zjawiska społecznego, chyba sięgającego też trochę głębiej, bo gdy przyjrzeć się przynajmniej niektórym z nich, to widać tam próby zakorzenienia pewnych idei, pewnych wzorców, pewnych problemów, kwestie światopoglądowe, polityczne, mające istotne jakieś konteksty społeczne. Suma summarum, by nie przedłużać, ja myślę, że ta dyskusja przede wszystkim pokaże, na ile ten sposób widzenia rzeczywistości ma związek ze sportem. I tutaj już wcześniej nawet rozmawiając, wspólnie dochodziliśmy do wniosku, że sport piłka nożna w tym przypadku jest chyba niekoniecznie jakimś istotnym czynnikiem czy spoiwem, choć w wielu przypadkach pojawiają się logotypy, znaki poszczególnych klubów piłkarskich. Chodzi chyba o coś zdecydowanie większego, istotniejszego, o pewien sposób myślenia, o pewien sposób widzenia świata. Nie wiem, czy słowo rozumienia świata w tym przypadku powinno być użyte, ale pewnie jest to jakiś mniej lub bardziej sprecyzowany sposób odnoszenia się do rzeczywistości, widzenia jej, odnoszenia się do niej, to chyba też jest istotne, szczególnie wówczas, kiedy niektóre z tych murali przypominają nagrobki. Tytułowa Święta Wojna jest z jednej strony metaforą, ale z drugiej uzmysławia i pokazuje jedno, że zjawisko, które próbuje się fotograficznie przedstawić, a więc w jakimś sensie zdokumentować, jest problemem ocierającym się o, i tutaj proszę o twórczą krytykę, o sferę osobliwie swoiście pojętego sakrum. Na ile to sakrum
jest czymś, z czym możemy się identyfikować, tak jak rozwijają się wyobrażenia i przekonania religijne, a na ile jest to sfera tylko pewnej zewnętrznej symboliki, obrzędowości i tego rodzaju rzeczy. Sądzę, że to jest otwarty problem, możemy dyskutować, natomiast pamiętajmy też o jeszcze jednej rzeczy, sądzę, że to mogłaby być puenta, że stykamy się z wielością obrazów, które zrobione w różnych miejscach, w różnym czasie, powiedziałbym jak pod lupą, jak pod szkłem powiększającym pewne zjawisko, nam przybliżają, zwielokrotniają tak, i pokazują je w taki wielowymiarowy sposób. To jest pewien punkt wyjścia. Proszę. Ja to tak nie umiem, ale kompletnie jak patrzę... To było z rękawa, przepraszam. Nie moja estetyka, kompletnie. To jest bazgroły totalne. Zastanawiałem się w ogóle, po co coś takiego dokumentować, ale z drugiej strony ja może też prowokuję trochę, ponieważ ja kompletnie się nie zgadzam ani z estetyką, ani z przekazem, tam gdzie on się pojawia. Pojawia się coraz mocniej, coraz mocniej aksjologiczny przekaz polityczny, historyczny i tak dalej, w tym kibicowskim jakby bazgroleniu. Ideologicznie też się z nim nie zgadzam, ale nie wiem, czy sprowokuję, jeżeli powiem, że tak naprawdę te wszystkie grupy, które się radykalizują, kibice niewątpliwie są radykalnymi grupami, coraz bardziej i to tak przypomina taką grupę, która, czy grupy ludzi, które się identyfikując jednak z jakimś systemem wartości, dają swoją odpowiedź, taką jak ona jest tutaj, no to bezchołowie, bezideowość i tak dalej, taką pustkę aksjologiczną, niektórzy powiedzą nadmiar aksjologii, albo tam nadmiar sensów, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ jakby te 20 parę lat, z którymi mamy do czynienia, to nas nauczyło, czy uczy nas jakiegoś pragmatyzmu, prawda, takiego wyjałowienia ideowego i nagle się stykamy z takimi, czy akurat Kiboli to jest chyba jedna z niewielu grup, jedna z wielu grup, która, tych radykalnych grup, które pokazują jakieś przywiązanie do jakichś wartości. Ja jeszcze raz podkreślę, ja się z tymi wartościami do końca utożsamiam, z estetyką też nie, ale widzę tutaj jakby takie odnowienie, czy powrót do tego, co nazywam aksjologią. Tylko w tym jakby w kontekście mogę to ocenić, bo estetycznie to, no, to sami widzieliście. Tyle mam do powiedzenia. Jest taka nisza w sztuce współczesnej, zwana prymitywizmem. Prymitywizm ma wiele oblicz, niekiedy jest świadomym, zamierzonym, jest taką formą wyrazu, czy to Nikifor, czy Zagajewski, tylko broń Boże, nie pomyślcie, że próbuję tutaj wykonywać takiego prostego zestawienia, nie, ale pewien osobliwy prymitywizm tutaj też się pojawia. Operowanie określeniem forma estetyczna w moim wyobrażeniu jest takie trochę naciągane, ale jeżeli możemy się tym posłużyć, to tak. Postawiłbym taką tezę. Jeżeli spojrzymy na tę fotografię, to stykamy się ze światem pewnych wyobrażeń, ale takim, w którym mnie na przykład ciężko się zupełnie odnaleźć. Jeżeli uświadomimy sobie fakt, że za światem tych obrazów kryją się czyjeś wyobrażenia, więcej, kryją się zdarzenia, i to wymierne, jeśli ileś z tych obrazów przedstawia jakieś podobizny ludzi, którzy w świętej wojnie polegli, to wygląda to trochę jak tragifarsa. Skąd się to bierze? Co jest tego źródłem? Jaki mechanizm wywołuje tego rodzaju skojarzenia? Czy jest tak, jak mówi na przykład Piotr, że mamy do czynienia z pewnym obrazem aksjologicznym, z pewną sferą wartości, ale od razu takich wartości, które są w jakimś sensie pozorne, płytkie, nie są w niczym głębiej zakorzenione, a mimo wszystko za tymi wartościami idą konkretne zdarzenia, konkretne czyny. Media informują też regularnie o tym, gdzie kto z kim stoczył pojedynek. Ale ja bym się nie zgodził z tym, bo moim zdaniem to nie jest płytkie. Znaczy, to nie jest płytkie zakorzenienie. Moim zdaniem ono jest właśnie głębokim zakorzenieniem, tylko forma jest taka dość archaiczna, jak zauważyłeś. Ja bym to się spierał. Znaczy, ja będę bronił tego elementu. Znaczy, każdy śpiewa jak umie, nie? Każdy maluje jak umie, każdy jakby wyraża też pewne przywiązanie do pewnej aksjologii jak umie.
My się zajmujemy taką dyscypliną, że nam się, wiesz, no, my ruszujemy, tak? Bo tam jakby te wszystkie analizy tych wartości, które człowiek powinien żyć, co to jest patriotyzm, my tam mamy rozbuchane i 16 przypisów do tego. Oni, myślę, że mocno są właśnie zakorzenieni w wartościach, tylko że po swojemu to jakby oddają, nie? Tak ale oni do swoich wartości też robią przypisy. W moim wyobrażeniu nieraz przybierają postać karykaturalną, ale tam, przepraszam, że paluchem wskazuję, tam znajduje się taki mural, który... mural? Takie osobliwe zestawienie. Herbu drużyny piłkarskiej i herbu Watykanu. Jeszcze z takim przywołaniem, cytatem, tak, o miłości i roli miłości w życiu. Myślę, że to taki osobliwy znak czasu. Ale czy nawiązanie to powiedział pewne, bo wiadomo, pisał Wojtyły tak, że on, jak ja dobrze pamiętam, czy grał na bramce, nie wiem, ale... Nie, jest taka książka, najchętniej grał na bramce. No, jakoś tam był związany tak z to cała kwestia jego tak właśnie wspierania młodzieży i ich tam właśnie wszelkich inicjatyw i to chyba też się nieco ocierało o te właśnie grupy rzeszające tych właśnie kibiców. Może tak chcieli jakby wybielić to, co zostało przez media naznaczone tak, że jak są kibice, to są burdy i w tym stylu rzeczy, na siłę. No właśnie, to się zadać pytanie. W jaki pan obraz, załóżmy, tych kibiców widzi w mediach? Wcześniej, to jest pytanie. Przy okazji tutaj propozycji Justyny, tak, tego, by spotkać się, by spróbować tego rodzaju dyskusję, tego rodzaju spotkanie moderować. Sam zacząłem się zastanawiać, z jakim obrazem faktycznie mam do czynienia. Nie jestem kibicem sportowym, przynajmniej w odniesieniu do na przykład piłki nożnej. Te dyscypliny, które mnie jeszcze interesują, zjawiska kibolstwa właściwie nie znają. Natomiast sam zacząłem się zastanawiać, na ile ja jestem w stanie rozpoznać to zjawisko i skąd czerpię wiedzę. I przyznaję, faktycznie opieram się przede wszystkim na medialnym przekazie, tudzież na skojarzeniach, które powstają wtedy, gdy nawet w takim mieście jak Olsztyn przemieszczam się i widzę regularnie gdzieś tam w okolicach stadionu, na którym odbywa się mecz piłkarski, kilkanaście czy kilkadziesiąt radiowozów. Mam świadomość, że na przykład tych radiowozów nie ma gdzie indziej, gdzie może byłyby bardziej potrzebne niż tutaj. To są takie zewnętrzne znamiona, które dają do myślenia. Pewnie obraz kibolstwa jest też zupełnie inny, taki, którego nie znam, bo akurat media tego nie pokazują. Więc mam też świadomość, że mówię o czymś, co poznałem co najwyżej selektywnie. Ale to sądzę, że nie tłumacz się, bo tak, jeżeli porównamy. Nie, bo nie, rozumiem, odpowiedź. Rozumiem, to jest jakiś taki zarzut, że media źle przedstawiają kibiców, czy coś takiego, albo jednostronnie. Znaczy to była próba jakiejś. No to ja interpretowuję, to moim zdaniem. Można powiedzieć, że w ogóle media nie nadinterpretowują, ale z drugiej strony, jak się porówna kibiców siatkówki i piłki nożnej, no to jest różnica. Nawet jeżeli nie narzucamy tej takiej płaszczyzny, prawda, bandytka, ustawki, prawda, handel narkotykami i tak dalej, no to wiadomo, prawda, nawet ci bardzo kulturalni, nawet przez samą symbolikę, sposób zachowania, pokazują, że są prawdziwymi facetami. Tak? Także tutaj, jeżeli chodzi o obraz, no on jest taki w jakimś sensie też, jaki kreują sami kibice. No. Ja mniej widziałem na przykład, znaczy ja nie widziałem murali szachistów, tak? Na przykład, nie wiem. No też, ale jebać, jebać na przykład, nie wiem, Kasparowa. Ale nie słyszał pan o środowisku akcjach szachistów typu zbiórka pieniędzy dla ludzi z Kresów Wschodnich. Nie, no okej, okay, nie ma problemu. Bo paczek jakiś świąteczny, prawda? Jasne, że tak, ale znaczy, obraz jest dwojaki, trojaki, czworaki i tak dalej, bo z jednej strony mamy zbiórkę, z drugiej strony mamy starucha i tam paru jeszcze innych kolesi, którzy handlują amfetaminą prawdopodobnie, tak? Podejrzewam, że się goni, nie? Dla mnie było zbroje, dzisiaj to jest szalik. Co? Właśnie było wspomniane, że ten, właśnie to jego wskazanie, iż właśnie my jesteśmy mężczyznami, więc co? Więc dawniej była zbroja, dzisiaj mamy szalik zamiast tego? Nie wiem. Dlaczego szalik? Przecież jeśli on zatrzymuje te grupy i tam reguluje samochody, to ciąga z tego nadal oręż. No. Czy są to jakieś drewniane pały, czy są to kastety, czy są to tasaki? Ale jakby takim zewnętrznym, tak, znakiem
właśnie znakiem identyfikującym ich to jest ten szal, tak? Szal, czapka, nie wiem, rękawiczki, skarpetki, bluza. Cali są w zieleni, w kolorze biało-niebieskim, jak właśnie stomilowcy, których mało się do aż za dużo. Ale to nie wiem, czy byłeś kiedyś na meczu siatkówki, tam tych identyfikacji no kolorowej jest dużo więcej, jest zdecydowanie niż kiboli. Myślę, że tutaj jest problem tego, że kibiców siatkówki nie widać, żeby chodzili i malowali, bo jest, siła jest w liczbach po prostu. I kibiców piłki nożnej jest nieporównywalnie więcej. W związku z tym jest liczba osób, które, jak powiedziałeś, wyglądają elegancko, zachowują się elegancko, w ogóle do obiadu w niedzielę oglądają Ekstraklasę, jest pewna. Natomiast jest liczba tych osób, które no, zachowują się tak, jest to pokazane w mediach, prawda, często, że a to Burda, a to Legia pojechała i tam kibice obrobili stację benzynową, a to coś innego. Myślę, że to jest raczej rozkład proporcjonalny, bo podczas meczu siatkówki przychodzi tam, nie wiem, ile Urani tam wejdzie, ale powiedzmy, że to będą 4000 osób i wśród nich też znajdzie się 10, których kompletnie nie powinno tam nigdy być, bo są pijane, bo nie powinny, bo się źle zachowują. Że to jest siła w liczbach. Im większa grupa osób, tym więcej wychodzi z niej wynagrodzeń. Tak samo jest z każdą opcją polityczną, prawda? Jeśli opcja polityczna jest mała, jest cacy i fajna, ale robi się coraz większa. Nawet się okazuje, że a tak w ogóle to u was to są mnóstwo ludzi, którzy nie powinno tam być, bo są bardzo niedobrzy. Więc myślę, że to z tego wynika jak przede wszystkim. Przyznam ci rację, ale też chyba nie zdradzę jakichś takich, jak powiem, że sam nazywałeś siatkówkę, nie sportem. I to tak, tak jest. No, myślę, że tacy zagorzali fani piłki nożnej siatkówkę nie uznają za sport. Jak tę piłkę ręką podbijać i tak dalej. Jest gdzieś za tą kulturą. Ja nie mówię, że to jest jakiś łobuzeria od razu, tak? Ale jest pewna poczucie wyższości. Ja też jak legendarze, ja nie rozumiem piłki nożnej kompletnie. Siatkówkę mniej więcej rozumiem, tak? Znaczy wiem, na czym to polega, żeby ta piłka jakby nie dotknęła ziemi i tak dalej. Tam trzeba się postarać, pomyśleć, przepraszam, jeśli ktoś obraża. W każdym razie. Ja też piłki przynajmniej nie rozumiem, natomiast wiem o tym, że pomijając cały ten anturaż, czy te radykalne odmiany jakby kibicostwa i tak dalej, to wiem, że w świadomości właśnie fanów piłki nożnej siatkówka nie jest żadnym sportem, prawda? Nie jest sportem, tak? No to już można powiedzieć, że w tej subkulturze jest wpisane jakieś takie poczucie wyższości, ja mam takie wrażenie. Mnie to nie przeszkadza, absolutnie, ale mam wrażenie, że właśnie piłka nożna idzie za tym jakieś takie poczucie, nie wiem, czy rycerstwa, czy czegokolwiek. Ja nie chcę tego nazywać, bo ja nie wiem, czy prawdziwego mężczyzny, nie mam pojęcia. A właśnie wielokrotnie cię słyszałem, tak? Nie jesteś facetem, jeżeli ja się nie oglądam sportu, nie interesuję się tym. To trzeba się zastanawiam, co właśnie czyni go mężczyzną, bo siedzi z piwka się przed telewizorem i krzyczy Legia K, Legia K, a nie uważa za mężczyznę osobę, która jest aktywna właśnie w rozwoju kultury fizycznej, tylko że nie obowiązuje się tym i nie krzyczy hej na Warszawę. Przecież tak naprawdę to są dużo jakichś takich kaleczki to są, tak? Jak ktoś chce się sprawdzić w tym, jak się bije, no to może uprawiać sporty wagi, prawda? Tylko, że tam trzeba wejść na ring i po prostu pokazać umiejętności, a nie z brechą gdzieś tam wybiec i może komuś przyłożyć, prawda? Mnie to zastanawia, jak patrzę na to wystawę, ten postmodernizm tak naprawdę. To jest po prostu tak dla mnie połączone, te wszystkie rzeczy są tak zbagnowane, że głowa mała, prawda? A jeszcze pod tym wszystkim fajnie, bo tu jest dużo o patriotyzmie, dużo zadęcia, a później się okazuje, że panowie z Krakowi, panowie z Wisły, tak naprawdę głównym interesem to jest robienie po prostu lotów na narkotykach, tak? Czy na jakichś tam gangsterskich akcjach i co więcej, oni sami od siebie to kupują, tak? Ale napędzają młodych głupków za przeproszeniem, pokazując prostego wroga, tak? Ja się tutaj powiem, że ten sport może być tutaj drugorzędny, że po prostu została niezagospodarowana jakaś tam grupa ludzi, którzy lubią się czy płuc, czy jakąś agresję, albo mają jakąś tam kontakty z tym światem przestępczym, a podpięciem tego pod piłkę nożną jest najłatwiejsze, bo to jest najbardziej uniwersalny sport. Czy trudniej by było znaleźć jakiś inny element, który te grupy, no jakoś z większymi pokładami testosteronu, nazwijmy, mógłby tak łatwo, w taki łatwy sposób scalać? Znaczy ja myślę, że prawdziwi, że tak powiem, złoczyńcy siedzą w galerii Krakowiejskiej, a nie na trybunach i stadionów. To już jest inna kwestia, dlatego bym sprawdzał. No może nie do... Bo skala, o której możemy mówić, jest nieporównywalnie większa, załóżmy na wiejskiej, niż gdzieś tam jakiś ziomek ze stadionu pójdzie i tam sprzeda, załóżmy, gramy jakiegoś skilla komuś. Czy
ten statystycznie rzecz biorąc, jest taki sam odsetek, no, prawdopodobnie na wiejskie, jak na stadionach i tak dalej, jeżeli statystyki się nie mylą, rozkłada się to porówno. Wiejska to jest reprezentacja jakaś tam i wybierają problemy, jakby statystycznie wszyscy obywatele, myślę, że to jest tak samo. Natomiast mnie na przykład, a propos tego, co powiedziałeś, mnie zastanowuje jedna rzecz. Jak można iść na mecz? Ja mówię o tych kolesiach, którzy tam stoją na tych bramach i zachęcają do śpiewania, i oni przez półtorej godziny meczu nie oglądają na przykład. Czyli się idzie na mecz i się nie ogląda meczu na przykład. Ale to mówię, ja jestem laikiem, tak? No może to się składa z jakichś różnych elementów, ta cała jakby społeczność i to w jaki sposób się zachowują. I po prostu jedni bardziej korzystają z jednych i zaniedbując inne, a u innych osób te proporcje są inne. Natomiast te jakby trzony, te, z których to się składa, są zawsze te same. No bo właśnie, czy my tutaj odlecieliśmy troszeczkę w tej rozmowie, bo zwróciliśmy na początku uwagę na to, tak, że jest ten obraz medialny, jest ten obraz, który jest gdzieś tam na tych kularach, jak ci ludzie się prezentują. Czy my teraz, rozmawiając o tych kibolach, którzy właśnie tu się tłuką, tam narkotyki i tak dalej, czy my mówimy o tych samych ludziach, którzy robią prawda, te wszystkie murale? Oni gdzieś tam, wiadomo, pomagają się i jednoczą się wokół jednej idei, okej, ale mam wrażenie, że przecież to tak latają z tymi szalikami, się tylko napieprzali, to chyba nie są ci sami kurczę ludzie, co mówią o tym murale. Oni pewnie na meczach, na tych samych trybunach siedzą i pewnie się kumplują, ale no, mam czasem poczucie, że no, to tak jakby jest jednak grupa jednocząca wokół jednej idei, okej, ale jednak ludzi jest bardzo różnych sfer. Mamy tak jakichś tak ultrasów, którzy są raczej naprawdę racy, fajne sobie odpalają, jakieś tam hymny pomyślałem, bardziej pośpiewać. I tych, którzy bardziej się kłócą i napieprzać, tak? I oni się to okej, się dogadują, ale może to jednak są ludzie troszeczkę różne mają. Dobrze, znaczy zaryzykuję jeszcze raz tezę i powiesz, gdzie jest ten środek. Jeżeli przyjąć krzywą Gaussa dla generalnie tej grupy, którą nazwalibyśmy sobie kibolami, to gdzie jest ten złoty środek, to co by wyznaczało jakąś normę. I tyle. Jak patrzę się na tę murawę, to w jakimś momencie, gdyby pominąć pewną symbolikę, która wywołuje skojarzenia z piłką nożną, można odnieść wrażenie, że tam już naprawdę w ogóle nie chodzi ani o sport, ani o tego rodzaju rzeczy. Ale może właśnie o to zjednoczenie wokół jakiejś idei, mimo jakichś różnic, to są ludzie, którzy podejrzewam, że część z nich gdzieś tam raczej w fabrykach będą może miesza, inni są może z jakimiś mecenasami, albo tam może tam uczenie, bo to jest nawet wykładowcami uczelnianymi, naprawdę kurczę jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest bardzo różny sfer, który właśnie w tym drugim środku miałby ich jakoś jednoczyć. Byłaby taka bardzo chyba nieokreślona i zawieszona idea tych ideałów konserwatywnych chyba w jakiś sposób, prawda, tego zjednoczenia się wokół tych tradycyjnych wartości, powiedzmy tak. Tego właśnie męstwa, tak, wierności, patriotyzmu. Właśnie, dokładnie czegoś takiego i to może się okazać, że to znaczy jest jedna rzecz, która by ich jednoczyła. Znaczy Mateusz, to ja tutaj ci muszę jakby podać rękę, bo wydaje mi się, że znaczy, tak samo mi się wydaje. Znaczy, ja bym też nie, my akurat patrzymy, ja zaczynając jakby mówić o tym, co myślę na temat tej wystawy, widziałem, że się ideologicznie nie zgadzam, natomiast zgadzam się z socjologicznym mechanizmem. Tutaj z Kubą się trochę zgodzę. Znaczy, jeżeli mamy dzisiaj, znaczy, wyobraźmy sobie inny przykład takiego sportu, że wszyscy przychodzą ładnie z dziećmi, prawda, i oglądają, ale fajnie jesteście, grajcie. To takie nudne jest, znaczy już taki dość dziwaczny obraz, taki różowy, pastelowy obraz sportu, który jeszcze jakby za nim nic nie stoi. Natomiast za sportem też chyba coś jeszcze stoi. Nie wiem, na ile kiborstwo stoi za sportem, te wartości stoją. Ale z drugiej strony, jednym, przecież ja nie znam się na piłce nożnej, ale w Niemczech są chyba drużyny kiborskie, lewackie, anarchistyczne. Także ja w tym sensie jakby nie będę wylewał dziecka z kąpielą, uważam, że kibole są potrzebni, nawet radykałowie są potrzebni, bo to jest w sytuacji, w której, tutaj się pewno Kuba ze mną zgodzi, w której na przykład tradycyjne kanały krytyki, patrzenia na ręce władzy i tak dalej zawodzą, to nagle takie grupy stają się pewnym elementem krytyki społecznej. Nie wiem, czy tam coś się, ja nie chciałbym na przykład, żeby rządzili na przykład, nie wiem, Staruk rządził, został prezydentem, czy nie wiem, czy tam prawicowcy z Łodzi, z Widzewa, czy skądś tam, żeby rządzili w pewnym momencie, ale wolałbym na przykład, żeby z tej tam lewackiej na przykład grupy kiborskiej rządzili, ale ja to rozumiem, tak? Znaczy, gdzie mamy się spotykać? Znaczy, co, w domach kultury? No w domach kultury możemy debatować do końca wieku, nic z tego nie wyjdzie, więc dokładnie. Jeżeli na przykład mówimy dzisiaj... Jeszcze raz ten Weseda, bo powiedział wcześniej, że jest jakaś grupa ludzi niezgospodarowanych, powiem, że jest jakaś grupa
idei, które są w ogóle niezagospodarowane i oni sobie ją gospodarują. Dlaczego są niezagospodarowane? Akurat w polskim klimacie są dlatego, że i przedstawiciele takich, teraz bardzo pięknie w ogóle Patryk wyglądasz, bo z domu jest ten wielki napis w jedność. Braci się nie tracić i tak dalej. Kto teraz to reprezentuje? No nikt, przecież każdego można, czy w telewizji, czy w polityce, każdego można gdzieś tam spuścić, durczoka można wyrzucić, jak tam opancował koleżanka, a tutaj braci się nie tracić, jest cała grupa. O kto pamiętał, nie wiem, 5 lat temu o żołnierzach wyklętych? Ja na przykład nie, przyznaję się z miejsca, mimo że gdzieś tam no, kibicem piłki nożnej jakimś tam jestem, dowiedziałem się to właśnie bezpośrednio od kiboli. Teraz oczywiście można powiedzieć, że oni sobie zawłaszczyli teraz kibiców, tych żołnierzy wyklętych. No może sobie zobaczyć, ja do tej pory nikt ich nawet nie dotykał. Jest cała masa idei, która nie była zagospodarowana. Oni jakoś zagospodarowują, no bo jednak w sporcie jest jakiś taki rodzaj tej trybalności, prawda, jest jakieś takie poczucie zbiorowości, w której my jesteśmy silni razem. Tylko pozostaje ten jeden moment, w którym kolega mówi, że w domach kultury to można dyskutować. No dobra, na stadionach można wywalić, prawda, oprawę, które są, oprawy są super w ogóle moim zdaniem i są bardzo często dotykają ważnych spraw. Często dotykają kompletnie idiotycznych, jak wygwizdywanie śmierci Mazowieckiego i tak dalej, to jest tu chamstwo zwyczajne. Tylko, że czy to do czegoś prowadzi? Bo moim zdaniem prowadzi to do, w związku z tym, jaki mamy obraz medialny i się pewnie się nie przeskoczy, prowadzi tylko do tego, że my, przychodząc na taką wystawę, jesteśmy z góry nastawieni negatywnie. To są wandale, oni pomalowali, a w ogóle to się leją i w ogóle robią takie dziwne rzeczy i my ich nie chcemy. Więc jakby, czy to jest dobra droga? Tylko, że chyba dla nich obecnie nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy politycznej, nie ma alternatywy społecznej. Nie ma co robić. No to jak nie ma co robić, to robię cokolwiek. W sensie rysuję Polskę walczącą, no widać dopiero za zamalowanym innym graffiti, prawda? Oni zamalują znowu, ja znowu narysuję Polskę walczącą. Zresztą symbol Polski walczącej jest bardzo dobrym przykładem, bo przez lata nie trzeba było go w ogóle chronić, bo nikt go specjalnie nie dotykał. Okazało się, że nagle środowiska kibicowskie się nim zainteresowały, środowiska narodowe się nim zainteresowały i nagle jest ustawa, która chroni znak Polski walczącej. Już nie można go sobie tak w ogóle używać. Ustawa może zejść ubóstwo przecież. Nawet też przecież przez pewien czas dało się dostrzec na chodniku. Nie wiem, czy to była prowokacja, ale ktoś umieszczał właśnie znak Polski walczącej w kolorze różowym. To było na jakąś, nie wiem, czy to chodziło o jakąś debatę, jakieś przedstawienie, ruch feministyczny. Nie mam pojęcia, ale spojrzeć pod nogi, zobaczyć i zobaczyć ten znak na różowo, no. Zdeptać przy okazji? No każdy mógł to zinterpretować po swojemu. Ale co jest złego w różowym znaku Polski walczącej? Nie wiem, ale wiem, że każdy może to zinterpretować równie skrajnie w lewo, jak i w prawą stronę. A i w górę, i w dół, o centrum nawet nie wspomnę. Bo kibice często mówią, że zataczały jakieś tam, zahaczały tematy, które się nie pojawiały, tak? Tutaj pojawili się ci żołnierze wyklęci. No to są historie dla, no nie wiem, dzieci z podstawówki, typu żołnierze wyklęci są super, tak? To jest jakby w czambu jakby zapomnienie, że i byli za przeproszeniem źli i dobrze, tak? Że można mieć na tą różną perspektywę. No czarno biało. Tak po prostu jest tak proste, że to jest dla prostych ludzi tylko przekaz. No nie oszukujmy się, prawda? Co to znaczy te łódź pamiętane? Co oznaczają te wszystkie jakieś tam hasła, które są tylko hasłami, prawda? Kocham papieża, a obok jest wrzut, że jak dolwę tego Wiślaka, to go potnę maczetą, prawda? Zresztą ja pamiętam tę sytuację, jak umarł papież, jak było wielkie zjednoczenie kibiców Wisły i Krakowa, tak? I chyba dwa dni później kogoś tam już pocięli, prawda? No i to są właśnie takie płytkie, to są płytkie odpowiedzi, które jakby oni się silą na to, że oni rzeczywistość zmieniają. Zmieniają, ludzie się dowiadują o pewnych historycznych faktach, jak tutaj kolejno, bo oni się tak. Są już wyklętych, wiesz, bo do tej pory był pan profesor Bauman, który mówił o terrorystach. Ale o czym tu mówimy? Jest jakiś... Dobra droga w tym wszystkim, jest jakiś kierunek, dlaczego i się może wam dawać coś więcej. No wiesz, jak ktoś jest na tyle zainteresowany, żeby kibić w jakiś sposób, to się dowie na własną rękę. Tak, ale właśnie zawsze jakieś przyczyny. Ale nie słuchają, że słuchasz na przykład wywiadu z panem Żarynem i on w ogóle, wiesz, nie słyszał, że IPN stwierdziło, że na przykład Bury gdzieś tam dokonywał ludobójstwa. I on jedzie po prostu mówi, że nie, to nieprawda, to byli wszystko komuniści. Bo komuniści to może... Przepraszam, kto to nie jest z... Kto dokonywał ludobójstwa, sorry? Bury. Znaczy, no, to jak stwierdził IPN, prawda? Zupełnie instytucjalnie z mojej bajki, prawda? Tylko, że facet, który jest w IPN-ie, mówi, że w ogóle tego faktu nie było, tak? No to, a to jest człowiek, który jakby wyciągał te żołnierze wyklętych, więc pytanie,
czy on faktycznie wyciągał, o co mu chodzi, tak? Nie, no, oczywiście, tak, zawsze jest jakiś tam jednak. Tylko że to ja się nie mogę do końca zgodzić z ze stwierdzeniem, że te znaki są, za tymi znakami kryje się jakaś taka pusta bezideowość, bo one same w sobie są, mają sam silny przekaz, jako symbol czegoś. No, symbol tego, że na przykład to, o czym na przykład się nie mówi w mediach, a o czym tutaj być może zaraz zaczniemy mówić do pewnego stopnia, dlatego że tutaj ktoś już wcześniej powiedział, że grupy kibicowskie są pewnym, czy gospodarują pewną przestrzeń społeczną, która nie jest zagospodarowana, powiedzmy, w mediach. No bo tak na dobrą sprawę, jeżeli na przykład weźmiesz, czy weźmiemy, powiedzmy, rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, no to i obchody samej rocznicy powstania, to już pomijając fakt, czy one było dobre, czy złe, jakie przyniosło efekty i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o sam fakt. No, jedyne, do czego się sprowadza w mediach, to jest jakieś durnej debaty, gdzie siedzi dwóch kolesi, bo złe było dobre, bo złe było dobre, bo złe było dobre. Ale nie ma w tym wszystkim ludzi, na przykład, którzy zginęli, którzy brali udział, wiesz, którzy są w zasadzie zapomnieni. No tak, ale znowu 11 listopada? Mówi się tylko o partyzantach, tak? Mówi się tylko o tych, co walczyli, a na przykład strasznie mało się mówi o tych cywilach. Ja mówię, nie mówię właśnie o wszystkim. Mój dziadek był z Warszawy, jak on mówił mi o powstaniu, to no, nie wypowiadał się w superlatywach, wiesz. I jak ja za takie same historie, nie znam z drugiej strony. To jest ten problem, że za każdym razem takie bardzo mocne teorie jakieś historyczne czy polityczne, one są trochę też obuchem, prawda? Tak jak ta Polska walcząca, bo jak nie jesteś za Polską walczącą, to jesteś jakimś zdrajcą, tak? Jak jesteś za powstaniem, jesteś zdrajcą. No, ale to jest problem, tym, ale to już jest... jesteś komunistą. Tak? Masz rację, no ale to są już takie w zasadzie skrajne opinie dla idiotów, jak sam wcześniej powiedziałem. No bo jeżeli jesteś... Jeżeli ktoś uważa się za człowieka w miarę rozsądnego czy racjonalnego, no to pewnie stał się znaleźć jakiś środek, jakiś punkt odniesienia do wszystkiego, nie? Dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Po pierwsze, jeżeli patrzymy na wszystkie te murale, to pierwsze pytanie jest takie, czy jeśli nawet szukamy czegoś głębszego, pewnej symboliki i tak dalej, bo wtedy nie mówimy tylko o tej zewnętrznej powierzchowności i tym, co ewentualnie media są w stanie uchwycić i przekazać, to czy tutaj gdziekolwiek choćby raz pojawia się idea, myśl, która miałaby charakter nowy? Nie, to jest... Może nie będzie to wyszukane. To jest odgrzewanie starego kotleta. To jest odgrzewanie pewnych motywów, pewnych wątków mających znaczenie historyczne, bardzo często spornych, interpretowanych w tym przypadku dość jednoznacznie. To jest chyba, to mocniej się rzuca i w muralach, i w zjawisku. Opiera się na takim kategorycznym odniesieniu do rzeczywistości, albo coś jest w niej białe, albo coś w niej jest czarne. I to jest jeden z takich istotniejszych, jak sądzę, wyróżników tego. Tu nie ma odcieni szarości. Tutaj mówi się albo o pewnej pozytywnej stronie rzeczywistości, którą akceptuję i do niej się odwołuję, reszta jest wyparta i tyle. To, że akurat medialny obraz tego zjawiska jest taki, a nie inny, bierze się stąd, że media są nastawione przede wszystkim na przekazywanie informacji o tym, co jest burdą, wybrykiem, zdarzeniem mającym znaczenie medialne i tyle. Ja mam świadomość, że my głównie poznajemy tę stronę całego tego zjawiska, ale tak jest. Natomiast gdyby głębiej trochę się zastanowić, potraktować te murale jako przejaw pewnej symboliki i myślenia, to takiego bardzo uproszczonego obrazu świata.